Pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy w koło po wszystkich, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. To fragment z Ewangelii Łukaszowej. Jezus mówi do każdego z nas: wyciągnij rękę, wyciągnij i pokaż mi, co jest twoim paraliżem, twoją chorobą. Pokaż mi swój problem, a ja nie przejdę obojętnie obok. Jezus uzdrawia, ocala to, co było martwe w tym biednym, chorym człowieku i co jest martwe w każdym z nas. To jest wyraźny znak miłości, miłość Boga do swoich stworzeń. Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką było nie tylko obdarzeniem zdrowiem przez Jezusa, ale było też dyskretną manifestacją tego, kim On jest naprawdę. Dobrze znający Pismo Święte faryzeusze mogli dodatkowo się zdenerwować, bo oni nie chcieli widzieć w Nim Boga przychodzącego. A tu jest wszystko jasne. Święty Bedar Sigodny, wielki doktor Kościoła, który żył na przełomie VII-VIII wieku, zwrócił uwagę, że ten człowiek z uschłą ręką poniekąd symbolizuje całą ludzkość po upadku Adama. Pierwszy człowiek, Adam, wyciągnął rękę o zakazany owoc i tak osłabił zdolność czynienia dobra, zarówno swoją, jak i swoich potomków. Ale trzeba było aż Syna Bożego, by wyzwolił nas z tych niemożności. Maryjo, z Tobą, w wolności serca, idziemy za Panem. Oddajemy Mu przez codzienną modlitwę, przez różaniec, nasze uschłe serca, uschłe ręce, by je ożywił swoją łaską, byśmy naprawdę na nowo wznosili do Niego nasze wnętrza, wznosili ręce, uwielbiając Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.